Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie marszałku, prawie rok pan wytrzymał z Alicją Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego. No, cierpliwie... Czas leci szybko. Czas leci szybko. Cierpliwie znosząc, że pani dyrektor nie daje sobie wejść politykom na głowę. Gdzie my byśmy takiego cierpliwego, wyrozumiałego marszałka znaleźli jak pan? No, ale wie pan, ja nigdy nie wchodzę nikomu na głowę. Staram się pracować merytorycznie i sytuacja w muzeum stała się bardzo nieciekawa. A jak widać, też tutaj pamiętam, obejmując funkcję marszałka, były już, za przeproszeniem, też dziennikarskie tezy, informacje, że będziemy tymi czyścicielami, którzy wszystko wymienią, a jak się okazuje... No już pan prawie wszystko wymienił, panie marszałku. Nie, no absolutnie, panie redaktorze. No to moje pytanie wprost. Czy pan chce zwolnić, czy zdecydował, że zwolni dyrektor KNAS za to, że nie chciała się zgodzić na konwencję PiS w Muzeum Śląskim? Nie, to jest absolutnie nie, ale jaka konwencja PiS? To jest nieprawda absolutna, jakaś naprawdę manipulacja. Cały rok pracowaliśmy i ja zawsze daję każdemu przestrzeń, żeby pokazał, jak pracuje. Zlecamy wszędzie kontroli i audyty, gdzie takie prawdopodobieństwo zachodzi i myślę, że ta pora, która przyszła na muzeum, żeby tą kontrolę przeprowadzić, pokazała porażający styl zarządzania tą placówką. Ja panu podam tylko jedną liczbę dnia, może tak się wyrażę. Jeżeli chodzi o właśnie te słynne wystawy i o kwestie merytoryczne, to wartość odsprzedanego majątku powystawowego to jest 4000 zł brutto. Jeżeli mówimy o kwocie, która została wydana z naszych pieniędzy, z moich, panie redaktorze, z pana, z osób, które nas słuchają, to jest 3 miliony złotych na te wystawy. Więc skala podejścia do organizacji tej części finansowej muzeum, no po prostu mnie poraziła i wstępne informacje, które spływały, były po prostu porażające, że tutaj właśnie w tym miejscu bodajże się o Piotr Czarnoga rok temu i pamiętam tą rozmowę mniej więcej o Bizancjum w Muzeum Śląskim. Potem bronił dyrektor KNAS, mówił, że to uczciwa i dobra dyrektor. Trzeba oddać panu radnemu Czarnonodze historyczną prawdę, że miał rację, bo Bizancjum on wrócił do kwadratu. Jeżeli przez 1/3 roku kontrolowaliście muzeum i wszystko, co znaleźliście, to niedopatrzenia przy odchwaszczaniu trawników. Ale panie redaktorze, kompletnie brak dokumentów mówi pan nieprawdę. Przy utylizacji regałów. Kompletnie pan się myli i kompletnie pan się posiłkuje tylko tą konferencją pani KNAS. Ale ja czytałem. Wszedł pan w posiadanie wyniku samej kontroli, bo są dwie rzeczy. Kontrola i audyt, są dwie odmienne sprawy. Pierwotna kontrola wykazała brak dbałości o finanse publiczne i to w takim naprawdę stopniu ponadnormatywnym, bo trudno mi zrozumieć, dlaczego pani dyrektor nie dochodzi należnych kar umownych. Trudno mi zrozumieć, dlaczego cennik wynajmu powierzchni jest po prostu traktowany wedle czasem słońce, czasem deszcz, a ten cennik nie jest stosowany. To są konkretne straty dla muzeum, szanowny panie redaktorze, i to kwoty marszałku, nie w 20 zł, tylko 200 000 Koleje Śląskie, tylko Muzeum Śląskie. No to no, ale dlaczego pan... Nie rozumiem, co ma jedna sprawa do drugiej. Wszędzie są pieniądze publiczne. Musimy nimi gospodarować racjonalnie. Taka jest zasada, tak mówi ustawa. To, że pani KNAS sobie z tym nie poradziła, panie redaktorze, no to niestety takie są fakty oparte o dokumenty. Za moment to zweryfikujemy. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka wsiedzi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, jest naszym gościem po raz drugi. Witam serdecznie. Witamy Państwa. Panie marszałku, jeżeli za coś takiego, co można przeczytać w tych dokumentach pokontrolnych, zwalnia pan dyrektor KNAST, to ja sobie myślę, że pan chyba wniosków nie wyciągnął ze zwolnienia Leszka Jadlińskiego z Muzeum Górnośląskiego. Nie, nie, panie redaktorze, pan chyba nie ma wiedzy o tym procesie, jak to wygląda, ale to czytałem dokumenty pokontrolne. Co drugą stronę, panie redaktorze, niestety przepraszam za taką złośliwość, ale mam audyt, który jest w sposób porażający, jeżeli chodzi o jakość. Słyszę cały czas o tym porażającym audycie, ale jeżeli będzie tak porażający, jak wyniki tej kontroli, no to nie ma więcej pytań. Nie, nie, niech pan mi redaktor wierzy, że wyniki kontroli są po prostu też tragiczne dla pani KNAS i próba tego odwracania czy trywializacji tych wyników świadczą o tym, że naprawdę jest to przykry obraz tego, jak nie przywiązuje się wagi do pieniędzy publicznych. One są, tak jak powiedziałem, nasze wspólne i te setki tysięcy złotych, które zostały utracone albo w niewłaściwy sposób gospodarowane, to są setki tysięcy złotych publicznych pieniędzy. Potrzeb w województwie jest bardzo dużo w różnych instytucjach kultury. Też dodam fakt kolejny, że strona związkowa działająca w Muzeum Śląskim wypowiada się negatywnie o sposobie zarządzania
i wydawania publicznych pieniędzy. Wydaje się setki tysięcy złotych na różne projekty. Dam panu przykładowo strategia komunikacji za prawie 200 tysięcy złotych, która nie została wdrożona. Wie pan, jak pana to nie radzi, panie redaktorze, to chyba mamy inne podejście intelektualne do publicznych środków. Gdyby pan był równie surowy w każdej sytuacji, to Tomasz Papaj nie byłby prezesem Partii Ale Śląskiej. Ale jaki pan ma zarzut wobec pana prezesa Papaja? Chociażby to, że to on tak naprawdę współdecydował o zakupie słynnej limuzyny służbowej, za którą pan zwolnił poprzedniego prezesa i jego zastępcę. Przepraszam, panie redaktorze, czy jakakolwiek limuzyna została zakupiona? Mówi o zamiarze, czy została zakupiona jakiekolwiek limuzyna? Panie redaktorze, trzymajmy się faktów. Czy jakikolwiek samochód został zakupiony? Nie został, bo no pan... To nie ma faktów, które mogły być odniesione do rzeczywistości. Tak, bo zadziałaliśmy w właściwy sposób, panie redaktorze, a tu pieniądze zostały ale wydatkowane. Ale za to pan awansował do prezesa Papaja. Panie marszałku, to zwróćmy nie do muzeum. Nie czuję, żeby pan prezes Papaj był osobą, która sobie nie radzi na swoim stanowisku. Wręcz przeciwnie, projekty zaczęły nabierać dużego dynamiki i tempa i żadne publiczne pieniądze zostały zmarnowane. A w Muzeum Śląskim, panie redaktorze, różnica jest duża. Czy dyrektor KNAS, znaczy dyrektor KNAS mówi, wczoraj mówiła też, że pan na nią wywierał presję, na przykład właśnie w sprawie tej politycznej imprezy w Muzeum Śląskim? Nie, nie wywierałem żadnej presji na żadną panią dyrektor, taką czy inną. Niejednokrotnie jako Urząd Marszałkowski zwracamy się do naszych instytucji o współgospodarzenie, tak się wyrażę, wydarzenia, bycie współgospodarzem, więc to jest naturalna sprawa i za to płacimy ciężkie pieniądze, nawet więcej niż na rynku, szanowny panie redaktorze. I takie też są fakty. A nie powiedział i jakieś, pan... jakaś była też taka dziwna sytuacja, bo z tego co pamiętam, decyzję o tym, że konferencja programowa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ministerstwa, nie po pierwsze polityczna, jakaś tam programowa, ale panie redaktorze, kampania wyborcza. No dobrze, kampania wyborcza to nie wliczę się do kampanii wyborczej. Jakby to była sprawa, która ma charakter kampanii wyborczej, to by było naruszenie dyscypliny finansów publicznych, szereg zarzutów wręcz karnych, kampanii, panie redaktorze. Panie marszałku, w trakcie jak w kampanii lipcu wyborczej. Jest decyzja, że mamy zgodę na to, żeby to spotkanie realizować. De facto, gdzie pozyskujemy środki dla Województwa Śląskiego na różne projekty, a we wrześniu nagle jest informacja, że ktoś się z tego wycofuje, no to ja czegoś nie rozumiem. Albo się podejmuje decyzję i nie stawia się partnera de facto organu założycielskiego i prowadzącego w trudnej sytuacji, bo się zaprasza gości, no to trzeba było zaapelować do pani KNAS, żeby dla dobra muzeum i województwa nasi goście nie zostali źle potraktowani, bo pierw była zgoda. Czy pan powiedział dyrektor KNAS, że jeżeli ta impreza się odbędzie w Muzeum Śląskim, to będzie pan mógł rozmawiać o kolejnym etapie rewitalizacji Muzeum Śląskiego? Ja powiedziałem, nie, absolutnie. To są zupełnie w ogóle inne obraz rzeczywistości. Aksamitny szantaż. Niestety, z przykrością, nie chcę, broń Boże, tutaj pani dyrektor KNAS atakować, ale mam wrażenie, że te fakty, które mamy twardo w dokumentach, do niej nie docierają i próbuję tutaj robić jakąś polityczną otoczkę, która kompletnie mija się z rzeczywistością. Szoku, ale... Jeżeli pani dyrektor wychodzi z projektem we wrześniu tego roku i mówi, że potrzebuje 120 milionów złotych... 17. Nie. Projekt jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, panie redaktorze. 117. No, łącznie, plus tam jeszcze inne dodatkowe rzeczy. Na tą chwilę Muzeum Śląskie tych środków nie ma. Województwo musi tych środków poszukać. Muzeum Śląskie, panie poszukać w różnych funduszach, bo tych środków nie ma, bo ma tych potrzeb zdecydowanie więcej. Jakbym panu pokazał listę potrzeb zgłaszanych przez nasze instytucje kultury, przez szpitale, przez koleje śląskie i szereg innych, to jest kwota około 2 miliardów złotych. Wyobrażam i musimy sobie. Szukać tych pieniędzy na zewnątrz, a strona rządowa dla nas jest ważnym partnerem, bo w tym roku udało się pozyskać paręset milionów na ważne projekty społeczne. Stop smog, kwestia odnawialnych źródeł energii, szereg innych spraw. Panie redaktorze, Ja co innego pytam. Ja mówię o tym, że dyrektor KNAS wcześniej odmawiała w podobnych sytuacjach premier Ewie Kopacz. Odmawiała premier Beacie Szydło. Dlaczego pan tego nie szanuje? Ale ja nie muszę szanować rzeczy, których ja nie byłem częścią, bo nie mam w ogóle wiedzy, jakie były czasy, jakie były sytuacje. Ale to pan jako pierwszy uznał, że Alicja KNAS jest wrogiem pańskim i wrogiem ludu. Ale przepraszam, nie, to już pan teraz tutaj naprawdę w taki sposób bardzo manipulatorski podchodzi rzeczy. W którym miejscu uznałem, że pani KNAS jest wrogiem ludu? No, panie redaktorze, konkrety fakty. Panie marszałku, w którym miejscu? Proszę, rzucił pan tezę. Proszę podać jakiś jeden argument na potwierdzenie pańskiej tezy. Jedna trzecia roku to było... Ja nie wiem, jak to nazwać. No, ktoś może z boku by powiedział, że to jest nękanie kontrolami. Panie marszałku, ale ja panu już tłumaczę właśnie. Kompletnie nie ma żadnego. Ale panu tłumaczę. Przez 115 dni w roku pan kontrolował to muzeum. No to jest jakaś w ogóle... Pan w życiu ma jakieś doświadczenie odnośnie jakichkolwiek zarządzania finansów publicznych?
Nie. No to panu wytłumaczę z przyjemnością. Prosta rzecz jest taka, jest wydział audytu, który na nasze zlecenie to kontroluje. Nie zatrudniamy firm zewnętrznych, bo to kosztuje setki tysiące złotych, jak nie miliony. I dział audytorski pracuje, rozszerzając te inne wątki, które w ich ocenie są właściwe. Ile tych Oni działają w oparciu, panie redaktorze, o ustawę i o standardy audytorskie. To nie jest tak, że przychodzi sobie, przepraszam, pan urzędnik z jakąś tezą, sprawdza wszystkie dokumenty. A może pan może zada pytanie, dlaczego tak to długo trwało? Bo były problemy w komunikacji z pani KNAS i brak tej współpracy. Jeżeli bo wymagano dokumentów 24 godziny. Nie, proszę, umów, proszę tutaj. Cytuję, co tak, mówiła dyrektor KNAS. No dobrze, bo tak jak widzę, słyszałem, że wczoraj jakaś konferencja była, tam różne nieprawdziwe sformułowania padały. Ja nie organizuję żadnych konferencji, mamy dokumenty, podjęliśmy takie decyzje, będziemy kierować pismo do pana ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana premiera Glińskiego. Będziemy? Zgodnie, no jako zarząd, bo działamy kolegialnie, panie redaktorze. A podobno 11 września takie pismo w sprawie zwolnienia, wniosek o zwolnienie dyrektor KNAS tak, trafił do ministra. Tak, to poszło takie pismo z uwagi na to, że już wstępne wyniki tego audytu były po prostu porażające. Wie pan co, ja nie chcę za jakiś czas, żebym był oskarżony o brak podejmowania działań, mając wiedzę, że są tracone publiczne pieniądze, panie redaktorze. Półtora miesiąca przed zakończeniem kontroli pan już wysłał wniosek. Pan się o to mnie pyta, co ja mówię gdzieś kiedyś nieprawdę, to panu odpowiadam, jaka była kolej rzeczy. Rozmawialiśmy z Ministerstwem Kultury, poproszono nas o poczekanie do końca tego audytu, bo wstępny audyt, który już trafił na początku września, był po prostu porażający. Ja mówię, dobrze, niech szanowni urzędnicy pracują, oczywiście jest tutaj zarzut, że pracowali bardzo długo do samego końca i te wyniki naprawdę są porażające, że będziemy kierować zawiadomienie do prokuratury z uwagi na niegospodarność, która wystąpiła. Właśnie, że te publiczne pieniądze, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych muszą być racjonalnie wydawane, były nieracjonalnie wydawane. No niech pan mi nie opowiada takich rzeczy, że wystawa za 600 tysięcy złotych, która trafia do kosza, to jest racjonalny wydatek. Panie marszałku, pan się zna na muzealnictwie? Myślę, że pan pytał o finansach publicznych. Zna się pan czy nie? Że znam się na cenach, które funkcjonują w rynku nie, i na tym, co się dzieje na tym, w jaki sposób przygotowuje się wystawę. Jeżeli chodzi muzeum o wystawę. I wie pan co? Panie marszałku, czy zna się pan na tym? Nie, chcę panu odpowiedzieć na panie pytanie. Ale myślę, ja panu że jakiś poziom wiedzy mam. Z prostej przyczyny. Skąd z prostej przyczyny. No nie, ale pan będzie pan mi przyczytał, skąd może znam alfabet, tak? Ale przed chwilą pan mnie pytał, czy znam się na zarządzaniu finansami publicznymi. No to pan powiedział, że się nie zna. No a pan się zna na organizowaniu wystaw w muzeum? Myślę, że mam dużo większą wiedzę niż pan, panie redaktorze, w tym zakresie. To ciekawe. Zdecydowanie. No nie ciekawe. No skąd? Z praktyki tego, że nadzoruję instytucje kultury. Na stażu byłem w muzeum Guggenheima. No to wie pan co, to bardzo dobrze, bo pan poszerzył swoje horyzonty myślowe w takim układzie, zakładam. Rzecz jest taka, że nadzoruję Wydział Kultury, którego budżet rośnie 190 milionów złotych i mamy parę muzeum, które funkcjonują. Są różne koszty z tym powiązane. A wie pan, na całym świecie jest tak, że muzea ze sobą współpracują i sobie wystawy wzajemnie, które wyprodukują, odsprzedają, pożyczają, żeby nie podnosić takich kosztów. Jeżeli w przeliczeniu na złotówki nie działa to na pana wyobraźnię, to taka wystawa to jest 150 tysięcy dolarów, które poszło do kosza, czy 130 tysięcy euro, które poszło do kosza. Jeżeli to jest racjonalny wydatek, no to panie redaktorze, nasz spór intelektualny będzie na pewno trwał bardzo długo. Wracając jeszcze do politycznych nacisków, panie marszałku. Czemu pan się uparł, czemu politycy w ogóle się uparli, żeby w tym muzeum organizować polityczne imprezy właśnie? Nie rozumiem, co to pan rozumie, powiedzmy, polityczny nacisk w tym charakterze. Proszę mi powiedzieć, czy pan widział kiedykolwiek, żeby partyjna, polityczna impreza była organizowana w galerii Zachęta, w Muzeum Narodowym w Warszawie? Proszę mi pokazać, czy w mojej kadencji w Muzeum Śląskim była organizowana partyjna impreza, organizowana przez moją matkę partię? Czy była? Czy była. Konwencja w sprawie programu dla Śląska to nie czy była? Czy to jest partyjna impreza płacona przez partię zgodnie z ustawą nie, o partiach politycznych? Panie redaktorze, konkretnie, tak panie czy nie? To była polityczna impreza organizowana przepraszam, panie redaktorze, trzymajmy się faktu. Czy Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło fakturę za wynajem sali Muzeum Śląskim? Nie chodzi o płacenie, tak samo jak nie chodzi o to? Nie. Więc, czy byli myślę, na tej imprezie inni politycy oprócz Prawa i Sprawiedliwości? Było mnóstwo osób związanych z działalnością publiczną w różnych obszarach. Byli ministrowie, były osoby, które nadzorują program, go realizują i wspierają. Były podmioty, które są beneficjentami tego projektu. Jest to bardzo trudny i skomplikowany projekt, który dla Śląska przynosi dużo korzyści gospodarczych. Jeżeli my szukamy pieniędzy po stronie rządowej, uważam, że musimy współpracować z instytucjami, a za takie instytucje uważam konkretne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które
które ma dużo finansów, tych zasobów funduszy unijnych, zewnętrznych, żeby wspierać nasze ważne projekty. Jeżeli ministerstwo zwraca się do nas z prośbą tego, żeby taką konferencję, centrum kongresowe jest, macie stadion śląski, wie pan co, panie marszałku. Akurat w tym czasie, nie... z tego co ja się orientuję, też MCG był rozważany jako miejsce tej konferencji, ale po prostu był zajęty, panie redaktorze, z uwagi, że tam była konferencja Forum Samorządowe Wspólnoty i przyjechało dużo innych działaczy samorządowych z całego kraju, jeżeli chodzi o sekretarzy, bardzo duże wydarzenie i wiem, że taka możliwość była rozważana, ale z uwagi na to, że to umowy były pozawierane wcześniej, nie było możliwości wynajmu MCG-u. Więc panie redaktorze, teza o jakiejś karkołomnej polityce jest tutaj absolutnie nieprawdziwa. Tak przypadkowo przechodziliście stragarzami obok kampanii wyborczej. Tak, akurat przechodziliśmy stragarzami właśnie i wielbłądy jeszcze szły za nami, panie redaktorze, dlatego postanowiliśmy tam wstąpić. Panie marszałku, patrząc na całą tę sytuację, ja pana mam za rozsądnego człowieka, a pan cały czas stosuje jakieś rozwiązania siłowe, no nie wiem, jak w sklepie z porcelaną. Jakie rozwiązania siłowe, panie redaktorze? Pamięta przepraszam, pan... co pan rozumie po rozwiązanie siłowe? Znaczy, no, ja nie wiem, pan... kogoś dusimy tam, nie wiem, kajdanami przywiązujemy. No, to pan panie redaktorze, rzeczy. Pan próbuje tutaj karkołomne jakieś pan... tezy stwarzać, które mają absolutnie pokrycia w rzeczywistości. Pamięta pan, jak pan konfiskował telefony i komputery prezesom? Ja nic, panie redaktorze, ale pan mnie obraża. Pan mnie obraża. Ja nic, nigdzie to zlecenie nikogo było, nie, przepraszam, zlecenie. To kolejny pan raz mnie obraża. Czy ja coś skonfiskowałem, panie redaktorze? Zabrano... Przepraszam, czy ja coś skonfiskowałem? Osobiście? Skonfiskowałem. Tak, przepraszam za przejęzyczenie, tak. Czy ja coś osobiście? Tak. Nie. A no to pan czy mówi to było teraz, na pańskie ten... zlecenie, czy nie? Panie marszałku, no nie, no błagam. Zlecenie, ale co, wie pan co, no pan używa takiego sformułowania na pańskie zlecenie. Ja za chwilę się dowiem, że tu jestem jakimś, nie wiem, tutti di capi, że zlecenia wychodzą z rzędu marszałkowskiego na konfiskatę jakiś element. Panie, no, panie kto redaktorze, zdecydował o tym, że zabrano prezesom parku i stadionu panie sprzęt elektroniczny? Panie redaktorze, jeżeli były podejrzenia i robił to nadzór właścicielski urzędu, żeby zabezpieczyć nośniki, to miał ku temu, mówiąc wprost, widocznie słuszne podejrzenia. Dlaczego? A dlatego, że tam są pieniądze publiczne, które są montowane i do parku, i do stadionu śląskiego. A teraz takie działania były podejmowane, a mówienie tego, że ja daję zlecenia, no wie pan co, no obrażam mnie pan w dużym stopniu. Nie wiedział pan o tym, umówmy się. Taka karkołom naprawdę, panie redaktorze, polityczna teza. Ale dobrze, to teraz ja chciałem o najważniejszą rzecz w tym kontekście zapytać. Po roku, co znaleziono na tym sprzęcie elektronicznym? Wiem, że te kontrole cały czas tam trwają i te, wie pan co, to nie jest tak, że te nośniki wszystkie są, za przeproszeniem, odbezpieczone, zostały dokonane kopie. Hakerzy tam muszą działać, panie, po prostu prezes Moczkowska. Widzi pan, wychodzi z założenia, że to wszystko działa w jakimś, nie wiem, filmie, w jakiejś paraprodukcji, na gliniarze, że jednego dnia już mają materiał, a drugiego dnia już jest... Przepraszam, nadzorze właścicielskim, panie marszałku, po roku cały czas... Przed chwilą robił pan zarzut, że kontrola trwa pół roku, a teraz pan mówi zarzut, że za przeproszeniem, za wolno to wszystko trwa. Ja na nikogo nie naciskam, są elementy, są procedury, te procedury trwają i jak kontrola trwa, nie wiem, czy audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, tak jak w spółkach, one do tej pory, wie pan co, trwają. One nie pokończyły się. I też są rzeczy naprawdę bardzo takie niepokojące. Fundusz Górnośląski skierował zawiadomienie do prokuratury na wyprowadzenie 250 tysięcy złotych poprzez fundację. Wie pan, ja nie chodzę po konferencjach i nie komunikuję, ile tutaj, za przeproszeniem, znaleźliśmy niedołężnych rozwiązań, które naprawdę mają znamiona naruszenie różnego szeregu przepisów i ustaw. W parku albo na stadionie też takie rzeczy były? Oczywiście, że są rzeczy, które naprawdę wzbudzają nasze wzburzenie, jeżeli chodzi o te sprawy. Wiem, że te sprawy jeszcze trwają. Ja całego dokumentu nie widziałem i na nikogo nie naciskam, bo z jakiej przyczyny? Są organy, które działają i mają do tego kompetencje i też powinny powiadomić, można powiedzieć, organ, który nadzoruje założycielski, o wynikach tych kontroli i one są naprawdę bardzo niepokojące. Może nie czas o tym mówić, ale wszystko, po prostu ta cała machina urzędnicza miele się bardzo długo, panie redaktorze. To jeszcze kończąc, czy pan widzi jeszcze jakąkolwiek możliwość współpracy z dyrektor Alicją Knast w Muzeum Śląskim? Wie pan co, ale my na ten temat na razie nie będziemy rozmawiać, bo jest procedura wszczęcia odwołania. Te wyniki są fatalne. W mojej ocenie to jest osoba, która ma wizję taką artystyczną, ale trzeba z tyłu patrzeć, jak się te, za przeproszeniem, fundamenty finansowe prowadzi. I tutaj akurat na tej niwie uważam, że pani dyrektor poniosła głęboką porażkę. O tej strony takiej intelektualnie się nie wypowiadam, ponieważ nie czuję się tutaj mocny w ocenie wartości tej artystycznej, ale też nie miałem uwag do tej pracy, bo uważam, że każdy ma przestrzeń do tego, żeby tworzyć tą swoją, nazwijmy to, gospodarkę własnymi rękoma i ocena przychodzi dopiero po czasie. Ale prawda jest taka, panie redaktorze, jeżeli mówimy już o takich konkretach, że
Muzeum Śląskie ma najniższy wskaźnik odwiedzalności, jeżeli chodzi o przychodowość. To jest 3%. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ma 7%, jeżeli chodzi o przychody własne ze sprzedaży biletów, a należy dodać, że Muzeum Śląskie to jest koszt dotacji Urzędu Marszałkowskiego, to jest 26 milionów złotych, koszt dotacji ministerstwa to jest 8, to jest 35 milionów złotych. Niech pan tam zainstaluje Zespół Śląsk, to na pewno będą ludzie przychodzić, Zespół Śląsk, może, ja wiem, że to nie pana klimaty muzyczne, ale naprawdę zarabia rocznie na sprzedaży swoich usług prawie 5 milionów złotych. Zespół Śląsk, 5 milionów złotych. Zagra, zaśpiewa i zatańczy na każdej politycznej imprezie. Nie, no widzi pan. Okej, niech pan redaktor ma teraz chwilę zgryźliwości, przyjmę to z humorem, bo mam do siebie dystans i do tego, co robię. Jeszcze jedna zgryźliwość w takim razie. Dyrektor KNAS z całą pewnością nie złoży żarliwej samokrytyki, jak inna pani dyrektor innej instytucji kultury sprzed paru miesięcy. Natomiast co jeżeli minister kultury zachowa więcej, jeszcze więcej dystansu i wyrozumiałości niż pan i nie pozwoli na zwolnienie dyrektor KNAS? Nie jest, panie redaktorze, pan ma tutaj za dużo, ja wiem, że tutaj przychodzą różni politycy i pan przesiągnął tą polityką, ale są ustawy, są zapisy, są regulacje i czy to marszałek, czy to minister musi się ich trzymać. A jeżeli jest ciężki zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych, potwierdzony w dokumentach, to nie zakładam, żeby pan minister działał na swoją własną szkodę, bo brak jego, można powiedzieć, działań w tym zakresie może spowodować zarzuty wobec tego, że utrzymuje osobę, która nie kontrolowała tych finansów. To są ciężkie zarzuty, ciężkiego formatu. Tu nie ma jakiejś polityki, panie redaktorze. Każda instytucja, która podlega urzędowi, będzie skontrolowana. I krok po kroku konsekwentnie realizujemy. Pogotowie, muzeum, no i okazuje się, że są tam problemy i potwierdzają się. Na przykład w pogotowiu doniesienia medialne była kontrola, potwierdziły się doniesienia medialne o fatalnym sposobie zarządzania pogotowiem przez dyrektora. Jest wniosek do Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej o odwołanie pana dyrektora, bo taka jest procedura, trzymiemy się litery prawa i konsekwentnie realizujemy. Jeżeli pan minister się nie zgodzi, no to będziemy w pewnym klinczu prawnym i problemie. De facto nie wyobrażam sobie tej sytuacji, ale z pewnością będziemy na ten temat rozmawiać. Nie żałuje pan otwarcia tego frontu z Muzeum Śląskim? Panie redaktorze, przepraszam bardzo, czy pan mnie ma za osobę, która na siłę chce za przeprosin sobie robić krzywdę? Jeżeli jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i mamy dokumenty, które wskazują, że jest tam niegospodarność i to tak naprawdę w sposób twardy określona i wypracowana w rekomendacjach przez audytorów, to ja nie mam innego wyjścia, nawet patrząc o swoją przyszłość i bezpieczeństwo, żeby nie podejmować pewnych działań, żeby mi za jakiś czas pewien polityk z innej opcji nie postawił zarzutu, że powinien podjąć działania, ich nie podjąłem, panie redaktorze, i całemu zarządowi Uniwersytetu Śląskiego. Tak to działa, to są regulacje, to nie jest polityka, to jest jakiś Hyde Park, który każdy może robić, co mu się podoba, bo nie wiem, ma funkcję. To nie jest tak, panie redaktorze. Są regulacje, my trzymamy się tych regulacji, są wyniki, podejmujemy działania adekwatne do skali sytuacji. I to nawet są rekomendacje tych audytorów de facto i wyniki po kontrolę. To nie są moje, ja nie siedzę w muzeum, nie kontroluję tego, co tam miało miejsce, tylko dostaję dokument, zapoznaję się z nim i staram się w jakimś stopniu adekwatnie reagować do tej sytuacji. Szukanie paragrafu trwało na dyrektor KNAS. Nie, ale nie, to pan tutaj taką tezę ubiera, szukanie paragrafu trwało, wie pan co, tak samo mógłbym powiedzieć w wyjątkach z innych sytuacji, że no, trzymajmy się faktów, trzymajmy się dokumentów. Naprawdę, panie redaktorze, one są porażające. Audyt liczy 120 stron. Co gdzie, porażające, panie marszałku, ile razy może, co słyszę, że to cały czas porażające. No myślę, że no to nie wiem, to tragiczne, jak pana zadowolę stwierdzeniem, albo fatalne, albo naprawdę... Czytałem wyniki tej kontroli, przeczytałem w całości i mam wątpliwości, czy zastosowane... A w którym aspekcie pan ma wątpliwości? No to trochę nam się kończy czas, to zaraz ale możemy, to niech pan powie, zaraz no, możemy, zaraz możemy dokończyć. No jest ja rozumiem, że jest to kładę to na karb skrupulatności, że jest tam odchwaszczanie, jakaś umowa za 200 zł, panie marszałku. Nie, to pan przedstawia tezę pani KNAS. Jak pan się z tym zapoznał, mam... Ale dlaczego pan mnie chce obrazić? Nie. Że ja samodzielnie nie potrafię myśleć. No jak pan się z tym zapoznał, to chyba musiał pan przeczytać dwie ważne informacje. Przeczytałem. Że kary umowne na prawie 200 tysięcy nie były egzekwowane. Pytanie dlaczego? Zaraz dokończymy. Czy jak panu wykonawca nie wykona usługi i ma pan kary umowne, pan ich nie egzekwuje? Dyrektor KNAS to wczoraj wyjaśniała, ale ja nie chcę... Ale co to jest do wyjaśnienia, wie pan, co to jest do wyjaśnienia? No litości. Kara to kara, kropka. Umowa to umowa. Mówiąc starym takim naszym powiedzeniem, widziały gały, co brały w umowie, jak podpisały. I takie są fakty, trzeba to egzekwować. Jak ja nie będę egzekwował kar wobec PESY, która nam wisi, mówiąc wprost, gigantyczne miliony, to będę miał taką samą procedurę, jak pani KNAS, panie redaktorze. Panie marszałku, to z tego nie
ale mediacja w finansach publicznych, panie redaktorze, o czym pan opowiada? A nie można było skorzystać z tej drogi? Z mediacji w finansach publicznych, że ktoś nie pobrał pieniędzy, panie redaktorze, o czym pan opowiada? Okej. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Radio Piekarze.